Cześć, witam Was gorąco na moim kanale. W odcinku, w którym pokażę Wam kosmetyki zdenkowane. Ja wiem, że mówiłam wcześniej, że nie będę robiła denek, ale tak mnie prosiłyście w komentarzach, że postanowiłam jednak odkładać część kosmetyków i powiedzieć Wam, jak one się sprawdziły, czy się sprawdziły, czy się nie sprawdziły, jak mi się ich używało. Dzisiaj jest taki upalny dzień, że cały makijaż, słuchajcie, mi spływa z twarzy, także wybaczcie, że może w niektórych miejscach wyglądać już nieciekawie. No niestety temperatura nie jest dobra dla nas nagrywających, bo dwie lampy, które tu mam przed sobą, świecą mocno i nagrzewają to pomieszczenie. Nie włączam wiatraka, ponieważ mam wiatrak, który zbyt głośno chodzi i też obawiam się, że nie będzie to komfortowe, jeżeli chodzi o dźwięk w filmie. Okno zamknęłam też, żeby nie dobiegały z zewnątrz żadne odgłosy, więc jest masakrycznie, słuchajcie, masakrycznie, no ale jakoś będę musiała sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że ten film mi się uda i że nie rozpłynę się do końca odcinka. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Przed sobą mam płatki glikolowe z firmy Superdrug, które kupiłam na Allegro. Są to płatki glikolowe Naturally Radiant. Płatki, których używałam do przemywania swojej twarzy jako ostatni krok. I one głównie służyły mi, słuchajcie, zimą i wczesną wiosną. Zostało mi jeszcze kilka i też je zużyłam chyba w kwietniu czy w maju, już nie pamiętam. W każdym razie płatki bardzo dobre. Nie są one tak mocne, żeby nam powodowały łuszczenie się skóry, na to tutaj nie liczcie, ale jeżeli macie cerę mieszaną, jeżeli macie cerę tłustą i potrzebujecie dodatkowego oczyszczenia, nie wiem, czy w tym momencie one będą dobre, ponieważ czytałam, że latem kwas glikolowy powinno się go ograniczać, natomiast jeżeli chodzi o zimę, jeżeli chodzi o jesień, to bardzo gorąco Wam polecam, bo uważam, że są to naprawdę świetne płatki. Dobrze nasączone, jeszcze tak z takimi delikatnymi, taką delikatną krateczką, która też powoduje moim zdaniem peelingowanie skóry. Świetnie się sprawdzają, bardzo dobrze oczyszczają pory i ja zauważyłam też, że kiedy używałam tych płatków, nie wyskakiwało mi żadne niedoskonałości, a to się czasami zdarzało nawet u mnie, która ma już cerę dojrzałą, ale niestety cery mieszane są takie, że muszą być bardzo dobrze oczyszczane, niezależnie od wieku. Polecam Wam gorąco, bo naprawdę uważam, że to są świetne, świetne płatki i godne polecenia. Skończył mi się krem, który bardzo dobrze mi się sprawdzał. Krem z firmy Dermedic. Krem z takim potrójnym kwasem hialuronowym do cer suchych, bardzo suchych. Ja go używam, mimo że moja skóra nie jest bardzo sucha, to też świetnie mi się sprawdzał. Jest leciutki, jest to taki właściwie kremożel, ja Wam go wcześniej pokazywałam. Pięknie pachnie, robi co ma robić, nawilża bardzo dobrze, nie przesusza, znaczy tak, nie osiada na tej skórze, nie siedzi i nie przeszkadza w robieniu makijażu. Bardzo ładnie się wchłania, tak otula cerę i do końca dnia czuję się rzeczywiście, że ta skóra jest nawilżona, także polecam Wam gorąco, bo jest to świetny krem na lato. Firma Qeshi, ja Wam ją pokazywałam, miałam i mam jeszcze niektóre kosmetyki z tej marki. Jest to firma nowa, młoda, hiszpańska, która proponuje nam kosmetyki naturalne, krem ze śluzem ze ślimaka, z FPF 30, z FPF 15, przepraszam, 30 ml. I co Wam mogę powiedzieć? Już zużyłam, ale żebym była tak zachwycona tym kremem, to nie powiem. Dlaczego? Dlatego, że on był troszeczkę zbyt ciężki jak dla mojej skóry. Taki długo się, trochę dłużej się wchłaniający i tak zbyt mocno obciążający, o tak powiem, na dzień. Na noc byłby świetny, ale ponieważ miał SPF, no to niestety nie mogłam go używać na noc. Tak jak powiedziałam, zużyłam, ale więcej do niego nie powrócę. Również z tego względu, że nie zauważyłam jakichś tam właściwości regenerujących swojej skóry. Może dlatego, że nie mam blizn, nie mam jakichś niedoskonałości takich, które by powodowały u mnie jakiś dyskomfort i chciałabym, żeby mi ten śluz ze ślimaka je zlikwidował. Nie wiem, nie zauważyłam takich efektów i tak jak powiedziałam, więcej do niego nie powrócę.
A inne kosmetyki z tej firmy uwielbiam, między innymi serum, które mam jeszcze, które mi się kończy, i peeling do ciała, natomiast ten krem niestety tak do końca się u mnie nie sprawdzi. Zużyłam już do końca maskę z Hada Labo. Ja Wam o tych kosmetykach często mówię, uważam, że są to świetne kosmetyki drogeryjne. I tutaj mam maskę 3D Lift Mask, maskę żelową, nocną, którą zużyłam. Nie, ona zapachu właściwie nie ma żadnego, nawet bym powiedziała, że taki sztuczny. Co mogę powiedzieć o niej? Bardzo fajna maska, z tym, że ja zaczęłam jej używać wtedy, kiedy jeszcze nie używałam innych masek nocnych. I muszę powiedzieć, że te inne maski nocne sprawdzały mi się lepiej. Ta była taka, jakby to powiedzieć, taka mocno zalegająca na skórze, powoli się wchłaniająca. Poza tym troszeczkę problematycznie się ją wyciągało, bo ona była taka twarda, zbita i taka galaretkowata, i jak ją wyjęłam, to musiałam najpierw w dłoniach ją rozetrzeć, bo inaczej bym jej tak z łopatki na buzię nie nałożyła. Ale uważam, że jak na taką maskę drogeryjną, to jest to bardzo dobra alternatywa dla innych masek, jeżeli nie lubicie masek kremowych, jeżeli nie lubicie masek w płachcie, to możecie sobie kupić taką maskę i wypróbować. Nie jest to zła maska, tak jak powiedziałam, ale uważam, że jest dużo fajniejszych masek. Na razie jej nie kupię, bo w tej chwili mam inną maskę, którą testuję, ale może kiedyś jeszcze do niej powrócę, kto wie. Płatki pod oczy, ja o nich mówiłam w poprzednim odcinku, Golden Snide Petite Fee. Dużo nadziei pokładałam w tych płatkach, myślałam, że są naprawdę genialne, natomiast tutaj powiem szczerze, że troszeczkę mnie rozczarowały pod wieloma względami. Pod względem nawilżenia, one nie są aż tak mocno nawilżające. Dlatego nie używałam ich wieczorem, ponieważ wtedy one się średnio u mnie sprawdzały. Natomiast do południa, rano, kiedy miałam czas, bo tu też pisałyście, że dużo nakładam, ale to było tylko dużo dla Was. Natomiast ja powiedziałam, że stosuję te kosmetyki zamiennie i kiedy mam czas, nakładam również te płatki. I one wtedy delikatnie, ale to też jest takie delikatnie, delikatne rozprostowanie, delikatne zliftingowanie mojej skóry. One kosztowały chyba około 100 zł, jest tu 60 sztuk, czyli tak jakby 30 na 30 razy wystarczają i te płatki powinny być zużyte w przeciągu 2 miesięcy. I wtedy ta skóra jest, no widoczne jakby działanie na tej skórze. Nie wiem, tak jak powiedziałam, nie do końca jestem nimi zachwycona, ale nie są to złe płatki. Myślę, że będą dobre dla młodych kobiet, które potrzebują takiego czasami jakby zniwelowania delikatnego worków, może rozprostowania jakichś takich drobnych, mimicznych zmarszczek, to wtedy tak. Natomiast dla kobiet takich dojrzałych wydaje mi się, że no, średnio się sprawdzają. Także może fajne płatki, ale nie do końca dla mnie. Kiedyś dawno temu pokazywałam Wam olejek. Jest to olejek z planety Organiki. Jest olejek, który w swoim składzie ma mnóstwo różnych olejków i innych komponentów naturalnych. Zapach ma taki niezbyt ciekawy, ale powiem Wam szczerze, że dla skór suchych jest to naprawdę świetny olejek. Ja już Wam chyba o nim wcześniej mówiłam. Wszystkie kosmetyki będziecie miały pod filmem, także ten też Wam dokładnie jego nazwę podam. Bardzo fajny olejek, bardzo dobrze mi się sprawdzał, z tym, że zimą. Natomiast teraz, no niekoniecznie dla mojej cery mieszanej, bo ja mam cerę mieszaną w strefie T, tutaj policzki normalne, nie są one takie, wiecie, przesuszone, więc muszę używać olejków typu żożoba i takich, które są dobre dla skór mieszanych bądź tłustych. Ale ten, tak jak powiedziałam, też widziałam działanie na swojej skórze, skóra była taka miękka rano, napięta delikatnie i jeżeli macie suchą, bardzo suchą skórę, to myślę, że i teraz może się u Was świetnie sprawdzić. Polecam Wam gorąco, bo uważam, że to jest bardzo dobry olejek, bardzo dobry, taki właściwie olejek przeciwzmarszczkowy, ale tak bym powiedziała, takie dobre olejkowe serum. Poza tym nie jest drogie, bo tam, nie wiem, nie pamiętam, chyba 40 zł za niego zapłaciłam, więc jak na taki skład, który tutaj jest, to jest to naprawdę kosmetyk niedrogi i godny uwagi. Firma Bergamo, z której kupiłam właśnie takie oto serum, taką ampułkę S9 Sin Ache. Ampułkę, o której też już Wam wcześniej mówiłam, że bardzo dobrze mi się sprawdzała. Był to taki, jak to koreańskie kosmetyki, jeżeli miałyście to wiecie, takie żelowe serum, żelowa ampułka, taka gęsta, nakładało się to pipetą, bardzo dobrze się rozsmarowywała na twarzy. I w tej ampułce był składnik podobny do jadu węża i on miał nam rozprostować zmarszczki.
Muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście dosyć fajnie mi tym buzię nawilżało to serum. Bardzo, tak jak powiedziałam, dobrze mi się go używało, ale czy rozprostowywało zmarszczki, to nie wiem. Słuchajcie, bo ja w ogóle generalnie uważam, że ta cała pielęgnacja, którą stosuję, jest bardzo dobra dla mojej skóry. Ja wiem, że Wy tam piszecie mi dużo, za dużo i tak dalej i ja rozumiem, każdy kładzie tyle, ile uważa, ale ja, słuchajcie, widzę jakby działanie tego, co ja robię. I to też mi się świetnie sprawdzało. Tak jak powiedziałam, nie zauważyłam może aż takiego rozprostowania, bo wszystkie kosmetyki tutaj działają na to, co ja, na stan mojej skóry, ale jeżeli chodzi o takie fajne serum, nawet teraz na lato, niezapychające i dobrze działające, to polecam Wam gorąco, bo nawilżało naprawdę świetnie. Maska do włosów z firmy Biowax. Ja mówiłam Wam o niej wcześniej. Słyszałam na jej temat różne komentarze tutaj też od dziewczyn i mają prawo, bo każdy, słuchajcie, tyle ile nas tutaj jest, to każdy może mieć swoje zdanie i też Wy się do końca nie musicie tym sugerować. I tutaj mam maskę, która mnie osobiście bardzo się spodobała. Jest to maska intensywnie regenerująca, maseczka do włosów, minerały i diamenty. I teraz tak, jeżeli macie włosy długie, jeżeli macie włosy gęste, to nie jest maseczka dla Was. Ta maska jest dla włosów krótkich, według mnie, i cienkich, takich, które potrzebują regeneracji od skóry, bo tę maskę nakładamy zarówno na włosy, jak i na całą skórę, czyli po prostu na całość. Natomiast rzadko się zdarza, słuchajcie, żeby którakolwiek maska była na całą skórę, tak? Znaczy na całą głowę. Nakładamy przeważnie maski na końcówki i na adnotacja jest również na maskach, że nie nakładamy blisko skóry. Natomiast ta jak najbardziej mogła być nakładana na całą głowę, bo działanie jej miało być takie na cebulki, słuchajcie, czyli ona miała nam regenerować włosy i sprawiać, że będą jakby mniej zniszczone, nie będą wypadały, tak? I powiem szczerze, mnie ona się bardzo dobrze sprawdzała, dlatego że jak ją nałożyłam, trzymałam czasami pół godziny i zdjęłam, to widziałam, że te włosy są miękkie, ale nie są tłuste, bo ja nie cierpię takich masek, które po nałożeniu sprawiają i po zmyciu, że moje włosy nie dają się ułożyć. Dzisiaj na przykład nałożyłam maskę i widzę, że te włosy są, słuchajcie, na całą skórę, znaczy na całe włosy, ponieważ ja mam włosy już takie po farbowaniu przesuszone i widzę, że one już mi tak, wiecie, ułożyły się, ale nie do końca tak, jakbym chciała, bo oklapły. Wiecie, przy krótkich włosach, które z Was macie, to wiecie, o czym ja mówię. Natomiast to na krótkie włosy, ta maska jest świetna. Także jeżeli macie krótkie, cienkie włosy, a potrzebujecie odżywienia, to polecam Wam gorąco, ale nie liczcie tutaj na jakieś takie tłuste, olejkowe odżywienie, ale na takie w sam raz. Skończył mi się podkład z Revlon, z firmy Revlon. Ja go miałam do cery tłustej mieszanej, 150 baw. Kupiłam go już dawno, słuchajcie, wtedy, kiedy zaczynałam oglądać filmy na YouTubie, kiedy jeszcze nie nagrywałam. I potem zaczęłam testować różne podkłady i wiecie, że to tak wtedy jest, że mamy tego dużo i długo zużywamy. On jest taki żółty, więc to jest taki typowy podkład dla bladych skór. Ja nie wiem, czemu tutaj na YouTubie wszystkie dziewczyny jakby szukają żółtych podkładów, natomiast ja na przykład uważam, że te neutralne czasami lepiej wyglądają na skórze i on był fajny, ale ten odcień, słuchajcie, tak średnio mi się podobał, tak jakoś dziwnie ta moja skóra wyglądała, ale tak jak jako podkład jest dobry. Bardzo dobrze leży na skórze, trzyma się tej skóry, wytrzymuje wiele godzin, jest to podkład dla skór tłustych mieszanych, jest to dobra alternatywa dla takich drogich podkładów. Jeżeli nie chcecie kupować drogich, a macie skóry mocno przetłuszczające się, to wypróbujcie. Chociaż tak jak powiedziałam, ja wolę Estée Lauder Double Wear, ale jest to podkład drogi. Ale ten też dosyć fajnie mi się sprawdzał. Nie wiem, czy go kupiłem, bo mam inne. Może kiedyś do niego wrócę. Natomiast na razie testuję inne podkłady i ten. Ale ten z przyjemnością zużyłam. Maska z Dermiki Alabaster. Maseczka super wygładzająca z enzymami. Jest to maska enzymatyczna. Ja osobiście wolę jednak maski takie bardziej hardkorowe, czyli te z drobinkami, a może dlatego, że wolę takie, wiecie, porządne oczyszczenie, złuszczenie. Takie maski enzymatyczne średnio na moją skórę działają, ale ta była fajna, bardzo ładnie tak wygładzała cerę. Ja stosowałam ją czasami razy, znaczy jakby jedną po drugiej, czyli najpierw ścierałam taką z drobinkami, a później nakładałam tę Alabaster. I skóra rzeczywiście była taka wygładzona, delikatnie rozjaśniona, także polecam Wam gorąco, szczególnie osobom, które macie suche skóry, nie możecie używać peelingów takich z drobinkami. I to ta maseczka na pewno fajnie się sprawdzi. Dermika jest to dobra firma, tu jest
50 ml, maska chyba kosztowała mi 11 zł, także uważam, że jest to bardzo dobra maseczka. Poza tym dobrze, że jest w tubce, bo te w tych saszetkach ja nie za bardzo nimi przebadam. A taka zakręcamy i mamy na kilka razy, także polecam Wam gorąco, bo uważam, że jest to maska godna polecenia. Kolejna maska to maska z Clarenny i to była maska Lift Excess Mask. Maska liftingująca, która była dobra dla skór dojrzałych, z utratą jędrności, która miała likwidować podwójny podbródek, wiotkie torebki tłuszczowe na policzkach, czyli likwidować chomiki. I powiem tak, maska fajna, rzeczywiście, ładnie tak bardziej natłuszczała. Dużo to jest olejków, bo to jest taka, według mnie, do skór suchych maseczka. I to mi troszkę średnio odpowiadało. Jakoś tak bardziej przyzwyczaiłam się do tych masek w płachcie. I nie zauważyłam też, słuchajcie, jakichś efektów liftingujących. Nie wiem, może, bo to jest maska gabinetowa. Możliwe, że w gabinecie po tej masce powinno się nakładać taką, słuchajcie, jakąś gipsową maskę. Nie wiem, to jest jakby w komplecie. Ja ją dostałam od mojej szwagierki. Tak, wcześniej już Wam o niej mówiłam. I tak jak powiedziałam, ja takich mocno właściwości liftingujących nie zauważyłam, ale jako maska nawilżająca, taka odżywiająca skórę, to bardzo dobrze mi się sprawdzała. Więc jeżeli macie suche skóry i chcecie spróbować tej maseczki, to gorąco Wam polecam. Kolejny kosmetyk to jest firma Faberlic. Jest to rosyjska chyba bodajże firma. I to był taki, słuchajcie, żel, taki żelokrem, ja nawet do końca go nie zużyłam, powiem szczerze. On wyglądał trochę jak ten krem z Dermedic, taki żelowo-kremowy, bardziej żelowy, niebieski. I ten żel miał za zadanie dotleniać naszą skórę. Można go było nakładać pod maseczki, bo on podobno powodował zwielokrotnienie jakby działania masek, kremów i przeróżnych serów. Natomiast ja, tak szczerze powiem, rzadko go nakładałam. Średnio widziałam ten efekt właśnie taki, nie wiem, dodatkowy, jakby, że ta maska lepiej działa razem połączona z tym kosmetykiem. Także darowałam sobie i on się już... Znaczy tak sporo go zużyłam, ale tutaj jeszcze trochę zostało. Chyba się już teraz przeterminował, więc nie będę go używała i tak średnio Wam polecam. Maska z Elbiotiki, ja wcześniej już o niej też mówiłam, jest to maska rozświetlająca, wygładzająca, maska hydrożelowa. I teraz tak, powiem szczerze, że ja jednak wolę maski w płachcie. Te hydrożelowe jakoś średnio mi odpowiadają. Wydaje mi się, że tak się delikatnie zsuwają, ale ta dosyć fajnie się trzymała. To były takie dwie części, góra-dół. I czekamy oczywiście 20 minut, nawet więcej, zdejmujemy. I rzeczywiście skóra po tej masce była taka jędrna, taka napięta, taka nawilżona, także jako polska nasza maska to jest warta zakupu, ale one są drogie, kosztują chyba 20 zł, więc ja często poluję na promocje, a w Hebe bardzo, bardzo często zdarza się, że są po 11 zł, więc wtedy właśnie nie kupuję. Jeżeli znajdziecie taką promocję, to polecam. Maseczka z firmy Opi, to jest koreańska marka. Ja tę maskę kupiłam w Rossmanie za jakieś, nie pamiętam, ale chyba 7 zł. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się sprawdziła i szkoda, żałuję, że nie kupiłam ich wtedy więcej. Była to taka maska rozjaśniająca z witaminą C. Oddzielnie była taka esencja, oddzielnie była maska, wlewało się do maski tę esencję. Oczywiście tutaj trzeba było dokładnie ją tam rozprowadzić i nałożyć na twarz. Ale bardzo interesujący był wygląd tej maski, tej płachty, ponieważ ona była w takie drobne kropeczki żółte i chyba to była właśnie ta witamina C. I po nałożeniu możliwe, że ona wtedy dopiero jakby w połączeniu z tą esencją działała. Bardzo dobrze nawilżała, ale po jednym razie no to też trudno zauważyć właściwości rozjaśniające. Rzeczywiście skóra była taka delikatnie rozjaśniona, ale maska naprawdę świetna i gdyby może była używana, słuchajcie, przeze mnie raz w tygodniu, to pewnie może, to prawdopodobnie jakieś efekty bym zauważyła. Jeżeli znajdziecie w Rossmanie czy gdziekolwiek te maski, to polecam Wam, bo uważam, że są godne uwagi. Trzy kremy do rąk, które też zużyłam i tutaj pokazywałam Wam już wcześniej, trafił nawet do ulubieńców ten krem maska dla przesuszonych dłoni z Bielendy, rewelacyjny krem, naprawdę godny uwagi. Ostatnio chciałam kupić, ale w Rossmanie nie było. Będę szukała dalej, bo uważam, że jest to naprawdę wyśmienity krem na przesuszone dłonie. Tutaj z kolei mam Fenomen C, taki witaminowy kompleks z Perfekty. Fajny, ale już nie tak fajny jak ten, który Wam wcześniej pokazywałam.
Tamten chyba bardziej nawilża, ale ten, ponieważ ma witaminę C, więc myślę, że może też łagodzić jakieś tam, znaczy będzie niwelować plamy na powierzchni skóry, także też można się nim zainteresować. I tutaj z kolei ten z Eveline kozie mleko. Ja bardzo, taki krem maska 5 w 1, ja bardzo lubiłam te kremy, ale ten, wydaje mi się, że one się troszeczkę jakby pogorszyły, bo porównując na przykład z tym, to ten był zdecydowanie lepszy, natomiast ten troszeczkę gorszy, chociaż jako maska też fajnie się sprawdza, bo nakładamy wtedy na dłonie, zakładamy rękawiczki i zostawiamy na noc, więc wtedy tak, natomiast jako krem chyba troszeczkę był dla mnie tym razem za słaby. Pasta do zębów Denivit, którą kupuję w Biedronce i tutaj była ta White Brilliant, ja mam teraz inną taką, też Denivit, ale inne opakowanie, wydaje mi się, że ta była lepsza, także na pewno będę wracała do tych i polecam Wam gorąco, bo są to naprawdę bardzo, bardzo fajne pasty wybielające, takie, no może nie hardkorowo, nie od 4 tony, ale jeżeli potrzebujecie, jeżeli na przykład pijecie dużo kawy, czerwonego wina, soków, to ta pasta pomoże Wam naprawdę zlikwidować przebarwienie. Klej Duo do rzęs. Ja bardzo lubię te kleje. Jeżeli kleję rzęsy, to przeważnie na klej Duo. Miałam inne, ale ten najlepiej mi się sprawdza. Rzęsy się trzymają, oczy mi nie łzawią, nic się nie dzieje. Jest naprawdę świetny, więc polecam Wam gorąco, bo do klejenia rzęs wydaje mi się, że w tej chwili nie ma lepszego. Znalazłam jeszcze taką saszetkę, słuchajcie. Zużyłam maskę firmy koreańskiej Suem 37. I to jest maska bąbelkowa w takim jasnym opakowaniu, maska oczyszczająca, naprawdę świetnie się sprawdza. Najpierw jest taka forma żelu, żel nakładamy na buzię i ten żel zaczyna nam na twarzy bąbelkować. To wszystko, wiecie, tak zmienia się w taką pianę, w takie bąbelki i bardzo fajnie ona oczyszcza skórę. Oczywiście to też nie jest takie oczyszczenie już zupełne, słuchajcie, ale radzi sobie, nakładana często na pewno pomoże w oczyszczeniu skóry i poza tym skóra jest taka miękka po tej masce, naprawdę, naprawdę fajna. Mnie ona bardzo dobrze się sprawdzała, ale niestety miałam tylko jedną saszetkę. Jeżeli znajdę jeszcze w jakichś sklepach internetowych albo na Allegro, to na pewno kupię. W tym pierwszym vlogu, słuchajcie, mówiłam Wam o włosach i tam mówiłam o kosmetykach John Frieda. Niestety początek mi się nie nagrał. I to tak dziwnie zabrzmiało, natomiast tutaj pokazuję Wam, o czym mówiłam. To były te trzy saszetki, takie próbki kosmetyków John Frieda. Miałam tutaj szampon do włosów takich cienkich, czyli podnoszący objętość. Miałam odżywkę i miałam taką bardzo fajną rzecz, taki żel do układania włosów. I pierwszy raz jak ich użyłam, to tak średnio mi się sprawdziły. Nie wiem, albo mocno się wtedy spociłam, bo biegałam, pakowałam się i te włosy jakoś mi oklapły, ale kiedy za drugim razem umyłam, nałożyłam odżywkę i potem ten żel destylizacyjny i za trzecim, stwierdziłam, że są naprawdę świetne kosmetyki. Szampon i odżywka fajne, odżywka, która nie przeciąża włosów, a rzeczywiście powoduje, że te włosy są takie uniesione od nasady, natomiast ten żel świetny. Stylizacja, włosy, rewelacja, trzymają się, są sztywne, do krótkich włosów polecam, bardzo fajne kosmetyki. Mam tutaj taką maskę jeszcze z firmy Lirene, rozświetlająca maska, napinająca biała perła, aktywny kompleks z kwasem rozmarynowym, odmłodzona skóra, pięknie rozświetlona, znaczy tak obiecuje nam producent. Ja nie zauważyłam za bardzo efektów działania tej maski, nie spodobała mi się, nawet całej nie zużyłam, także nie polecam Wam, bo niestety nie mogę Wam polecić, bo maska mi się nie spodobała. Skończyłam pastę do zębów Blenda Matte 3D White Lux. To są te droższe pasty z Rossmana, one kosztują chyba, nie pamiętam, ale normalnie chyba 10 albo 11 zł, czyli nie są to te takie pasty, które możecie dostać w Biedronce i wszędzie indziej. One mają tutaj niewiele mililitrów, bo chyba 75 tylko. Tak, 75 mililitrów, ale są to pasty rewelacyjne. Ja je uwielbiam. Ta jest akurat wybielająca, dobrze oczyszczają, bardzo dobrze odświeżają. I chcę Wam jeszcze pokazać tę, którą w tej chwili używam zamiast tamtej. Jest to taka White Pro Laser Denivit, ale ta już, wydaje mi się, jest troszeczkę słabsza od tamtej, więc wrócę do tej, którą Wam pokazywałam. Także wszystko już, moi kochani. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się film podobał. I jeżeli nie subskrybujecie kanału, zapraszam do subskrypcji. Tutaj się pojawi takie kółeczko. Więc jeżeli jesteście nowymi moimi widzami, to zapraszam Was do subskrypcji. A z wszystkimi Wami się żegnam cieplutko. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!